Witam was wszystkich na kolejnym Urbexie. Tym razem odwiedzamy naszych sąsiadów, czyli Czechosłowację. Znalazłem taki domek przy drodze. Za chwilkę dowiemy się, co jest w środku. Może poznamy jakąś historię. Jedno wiem na pewno. Mieszkała tutaj starsza kobieta, która umarła około 10 lat temu. Od tego momentu miejsce jest już opuszczone. Za chwilkę pokażę wam, co pozostało po tej kobiecie. Tym razem eksplorację zacznę od samego strychu. Tu widzę, jest jakieś wyposażenie. Co i tak mnie dziwi po tylu latach, że coś zostało. O kurczaczek. Wszystko skrzypi. Mam nadzieję, że się nie przewróci, ale zobaczcie te łóżko. Wypchane jeszcze sianem, tak mi się wydaje, tak. Zgadza się. Drewniane nogi. Bardzo miękkie. Walizka. Retro. Ramka na zdjęcie. Kiedyś musiała wyglądać naprawdę fajnie. Jednak już wszystko poodpadało. Tu mamy kilka butelek z czeskim trunkiem. Tak mi się wydaje. Black and white. Szkocka whisky. Zobaczcie. Co to jest? Nie jest to wąż, ale... być może padalec, jaszczurka bez nóg. Tutaj również kilka butelek. Mamy tutaj jakieś gazety. Wlasta się nazywa. Ej, to normalna gazeta jest. Idziemy zobaczyć, co pozostało na dole. Słyszałem jakiegoś pieska. Nie widać. Kable. Tutaj mamy kolejną gazetę. Ta nazywa się Wlasta. Kosztowała koronę 60 z 1971 roku. Ponad 50 lat gazeta. Że takie rzeczy się jeszcze zachowują. Gimnastyka. Dobra. Części z pieca. Zejdziemy teraz na dół.
są otwarte na oścież. Tutaj mamy jakieś meble. A tutaj ktoś ewidentnie pomieszkuje. W sumie czemu nie? Dopóki nie przecieka dach, można tu spokojnie sobie sypiać. Zapalniczki. Belka musi być już podtrzymywana. Zaczyna się wszystko wyłamywać. Tutaj już runęło, zobaczcie. Myśmy byli tutaj u góry. Ale zobaczcie, z czego była robiona podłoga. Siano, glina. A pod spodem deski. Piwnica. Nie sądzę, żeby tam coś było. Jakieś elementy metalowe, tacki. Pustaków. Nie wiem, czy warto tu schodzić. Kilka puszek z farb. Coś w rodzaju ziemianki. Chyba tak. Powiem wam, że kobieta, która mieszkała tutaj przez ostatnie lata, musiała się czuć tutaj naprawdę samotnie. Domek praktycznie rozpada się już. A jedyne co widać to właśnie łóżko, więc tutaj musiała najprawdopodobniej zakończyć swój żywot. Nie jest to przyjemne miejsce. Nic nie zastąpi rodziny, która pilnuje cię do samego końca. Ale coraz częściej starsi ludzie są oddawani do domu starców. I w ten sposób młodzież pozbywa się problemu, twierdząc, że będzie im tam lepiej. Chyba nikt nie chce być odizolowany. W tym miejscu zakończę eksplorację. Mam nadzieję, że moje słowa zmienią troszeczkę postanowienie niektórych ludzi i nie będą oddawali swoich rodzin do domów starców, a zaopiekują się nimi, tak jak niegdyś oni opiekowali się dzieciakami. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.